Witajcie kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić takie ombre, jakie widzicie właśnie na moich włosach. Jest to ombre różowe, jest delikatne przejście tutaj z jaśniejszego różu do takiego ciemniejszego, bardziej wpadającego w fiolet. Nie było one bardzo trudne do wykonania, udało mi się to zrobić samodzielnie, jeszcze nagrywając dla Was materiał. Nie wyszedł może on jakoś super, ponieważ właśnie się bardziej skupiłam na tym, jak moje włosy będą wyglądały, niż jak będzie wyglądał materiał, który dla Was nagrywam, ale mam nadzieję, że będziecie widzieli dokładnie to, co robiłam, żeby pokazać Wam, jak to dokładnie zrobić. Produkty, które użyłam, to dwie pianki z firmy Venita. Pierwszy to był odcień 33 urzekająca purpurę, czyli ten róż. On wyszedł bardzo delikatnie na włosach. Na początku nałożyłam jego od tego momentu do samego końca i tutaj ten kolor, który widzicie, ten jaśniejszy, tutaj mniej więcej, nie wiem, czy dobrze pokazuję nawet, to jest właśnie efekt tej pianki. Zawiodłam się troszeczkę, ponieważ właśnie bardzo delikatny. Myślałam, że uzyskamy taki efekt, jaki jest widoczny na opakowaniu. Niestety takiego efektu tą pianką nie uzyskamy. No ale to też dzięki temu te przejście jest bardziej takie subtelne w tym ombre, więc nie ma żadnych problemów. Druga pianka jest w kolorze 32 intrygujący róż, czyli taki fiolet. Pięknie wygląda w opakowaniu, jednak też nie wyszedł taki, jak jest w opakowaniu. Tutaj jest taki piękny fiolet, jak widzicie, ale tutaj w tym miejscu jest taki właśnie pokazany róż wpadający fiolet i właśnie taki efekt wyszedł. I tutaj, co widzicie, ten bardzo intensywny róż, to jest efekt właśnie tej pianki, ponieważ nałożyłam właśnie na początek tą różową, a potem tą fioletową już na same tak naprawdę końcówki, żeby właśnie uzyskać ombre. Mi efekt się bardzo podoba, byłam ciekawa, jak to wyjdzie, byłam ciekawa, czy mi się uda to zrobić i jestem zadowolona, jak to wyszło. Jestem też ciekawa, ile na tych włosach u mnie wytrzyma. Moje włosy są rozjaśniane, więc to jest naprawdę efekt na takich mega blond włosach, więc to wiadomo, jeśli mamy ciemniejsze włosy, ten efekt będzie mniej intensywny i też moje końcówki są dosyć zniszczone, suche, więc jestem ciekawa, czy długo będzie się utrzymywał na nich oraz czy zmyje się do końca, ponieważ też nie chciałabym, żeby wyszło coś takiego, że potem będę miała jakby taką mgiełkę koloru na końcówkach, tylko chciałabym, żeby to zeszło całkowicie. Pianki w opakowaniu wyglądają tak. Wyglądają tak naprawdę jak każda pianka do stylizacji włosów, jeśli mieliście kontakt. Piana już widać, jeśli wyciśniemy ją, widać w jakim jest odcieniu, czy jest to róż, czy to fiolet, czy cokolwiek innego. Ich cena to około 8-9 zł, nie pamiętam, czy ja chyba kupiłam za 6,99, o ile się nie mylę, na promocji, więc nie jestem pewna dokładnej ceny regularnej. Ja kupiłam swoje pianki w drogerii Natura, ale widziałam także u siebie w osiedlowej drogerii, że te pianki są dostępne, więc możecie po prostu sprawdzić, gdzie je dostaniecie. A tak jak mówiłam, w Naturze na pewno będą. I kolory są bardzo, bardzo różne. Od takich zwykłych, normalnych typu brąz, chyba była też czerń, takie jasne, ciemne brązy, do takich kolorowych właśnie tak jak ja pokazałam, czyli róż, fiolet, widziałam też niebieski, zielony. I mam nadzieję, że będę miała tyle odwagi, a będę miała odwagi tyle na pewno, że kupię jeszcze ten niebieski, zielony, może zrobię tęczę, może zrobię jakieś na końcówkach pasemka jakby kolorowe, zobaczymy. Produktu ile tutaj jest? 75 ml, więc nie jest jakoś bardzo dużo i z tego co właśnie czuję, tej różowej pianki wykorzystałam więcej niż fioletowej i czuć, że jest mniej jej w opakowaniu, więc nie będą te produkty jakoś za bardzo wydajne, ale cena jest niska i właśnie to bardziej do takich akcentów kolorystycznych, ponieważ nie wiem, czy starczyłaby taka cała pianka na całe włosy. Chociaż ta różowa pianka, tak jak Wam pokazywałam ten jasny efekt, bardzo by fajnie wyglądała na całych włosach, jeśli ktoś ma włosy blond. Ja może bym się odważyła, żeby zrobić taki kolor. Nie jestem pewna, tylko bym musiała pewnie dokupić jeszcze drugie opakowanie, żeby to wykonać na całych włosach, ponieważ teraz te włosy mam dosyć długie, ale zobaczymy, czy będę na tyle odważna, czy będę chciała zaszaleć tak mocno, żeby zrobić sobie całe różowe włosy. I teraz zapraszam Was na tutorial, jak wykonać tę ombrę. Tutaj nie mam za bardzo co tłumaczyć, rozczesałam tylko włosy na gładko, żeby nie było żadnych kołtunów. Następnie odgarnęłam je całe do tyłu, żeby tam podzielić na dwie równe części. Zrobiłam tak naprawdę z tyłu przedziałek na środku. Prawą część, która nie była mi na początku potrzebna, spięłam spinką, żeby nie przeszkadzała podczas farbowania.
Tutaj mam już piankę, trzeba ją na początku wstrząsnąć i potem do góry nogami wydobywać. Tutaj widzicie tą piękną różową pianę. I tutaj pokazuję Wam tą aplikację, mimo że nie widać co robię, ponieważ dopiero potem zorientowałam się, że w kadrze w ogóle nie byłam. Pokazuję ją dlatego, że nie była to najlepsza forma aplikacji. Piankę na początku wycisnęłam na ręce i rękami aplikowałam na włosy. Nie była to najlepsza forma, ponieważ można się ubrudzić, można, biorąc kolejne pasmo, tą farbę nałożyć nie w te miejsca, gdzie chcemy i wtedy nie wyszłoby takie ombre, jakie być powinno. I tutaj mam już prawidłową formę aplikacji. Piankę na początek wycisnęłam do plastikowego opakowania i następnie tym pędzelkiem aplikowałam na końcówki włosów. Pędzelek taki możecie na pewno dostać w Hebe, ja go kupiłam tam za około 2-3 zł. Na pewno też znajdziecie w osiedlowych drogeriach. Bardzo pomocna sprawa, nie tylko do takiego ombre, ale ja go także używam do rozjaśniania odrostów, więc bardzo fajna sprawa do farbowania ogólnie. I tutaj staram się, żeby farba doszła do każdego miejsca, żeby nie było żadnych blond prześwitów, żeby po prostu całe włosy były dobrze pofarbowane. I tutaj mam już tą fioletową pianę. Tak jak mówiłam, wycisnęłam ją najpierw do plastikowego pojemnika. Widzicie teraz tą piękną fioletową pianę. Nakładałam ją mniej więcej od końca, 5 cm od końców włosów. Tutaj też starałam się, żeby dokładnie dotarła do wszystkich miejsc, żeby dobrze pokryła włosy i żeby też było ładne przejście między różem a fioletem i żeby te ombre było najładniejsze, jak to jest tylko możliwe. Jak widzicie, nie było to wcale trudne i drogie do wykonania. Te pianki są naprawdę tanie, więc można sobie spróbować. Można spróbować także z jednym kolorem. I na opakowaniu jest napisane, że jeśli chcemy uzyskać większą intensywność, wtedy utrzymujemy na włosach ją 15-20 minut. Jeśli chcemy lżejszy efekt, to utrzymujemy więcej, trzymamy na włosach więcej. Jeśli chcemy efekt uzyskać jedną farbą, to można nałożyć na początek na same takie malusieńkie końcówki i trzymać powiedzmy 15 minut, a potem na 5 minut jeszcze nałożyć troszeczkę wyżej, żeby ten efekt był taki bardziej przejściowy, ładny, taki typowo ombre. Mi się bardzo efekt podoba, jaki wyszedł. Jest to on dosyć intensywny, ale ja lubię takie kolory. Wiadomo, nie każdemu się dogodzi. Niektórzy lubią naturalne odcienie włosów. Ja lubię coś tam dodać od siebie, jakiś dodać kolor. Tak naprawdę jestem blondynką, co nie powinnam być taką jasną blondynką. Fajnie to wyszło, jestem ciekawa innych kolorów, na pewno będę eksperymentowała dalej. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie i zobaczymy, ile to będzie się trzymało na moich włosach. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i mam nadzieję, że czegokolwiek Was w tym filmie nauczyłam, ponieważ ta instruktażowa część nie wyszła do końca tak, jak chciałam, żeby wyszła. Nie do końca udało mi się pokazać w filmie to, co chciałam, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemów, żeby to odwzorować. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli chcecie, jeśli będziecie eksperymentować z tymi piankami na swoich włosach. Jeśli macie taką możliwość, to też prześlijcie mi zdjęcia, czy na e-mail, czy na Instagramie, tagując mnie, to chciałabym zobaczyć, jak to wyjdzie i właśnie z jakimi kolorami jesteście, jakie kolory jesteście w stanie zrobić na waszych włosach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!